proszę Państwa. Nawiążę do wypowiedzi pana profesora Opolskiego. Otóż jeżeli spojrzymy na książkę, to ona tutaj pokazuje taką szeroką panoramę opisującą zagadnienie z różnych stron i końcowy rozdział. Warto tutaj choćby przeczytać tytuły rozdziałów, bo to się kończy takim pytaniem, co robić. I tu jest właśnie zakwestionowanie etyki finansowej, wspieranie trwałych relacji, zmienianie sposobu wynagradzania, rozładowanie oszczędności finansowych. I myślę, że to nie jest wcale idealizm. To jest bardzo praktyczne podejście nawiązujące do tego, gdzie są źródła choroby. A nawet jak gdyby to był idealizm, to jest takie piękne powiedzenie, że nie ma większej siły niż idea, której czas nastał. A w tej chwili mamy taki bałagan, że potrzebna jest taka idea, która porządkuje, która pozwala nam pozbierać myśli i no, ułożyć to tak, żeby się dało żyć. I w tym kontekście można zadać takie proste pytanie. Tutaj powiem tak, że bez rynków finansowych da się żyć. Nie da się żyć bez żywności i bez elektryczności, mówiąc na skróty. To znaczy czegoś, co egzystencjalnie jest kluczowe. Rynki finansowe są pewnym rodzajem usługi, która nie może zdominować człowieka. To ta usługa powinna służyć człowiekowi, a nie być jego zniewoleniem. I teraz, jeżeli chodzi o moralność, to wcale nie należy od tego uciekać, bo wystarczy wziąć takie w Wikipedii hasło dylemat więźnia. Bardzo piękny przykład pokazujący prostą rzecz. To nie będę opisywał samego mechanizmu, ale sprowadza się do gry, gdzie jeden drugiego może współpracować, może donieść na niego. W każdym razie, jakie są wnioski? Wnioski są takie, że jeżeli współpracujemy na długą metę, to opłaci się kooperacja. To znaczy nie opłaci się oszukiwać drugiego partnera. Jeżeli spotykamy się raz, to optymalną strategią jest po prostu tego drugiego okraść, no bo nie będzie miał czasu się zrewanżować. I to wynika z tej gry, to jest bardzo prosty wniosek i teraz jakby to przenosić na rynki finansowe, to właśnie zbyt duża ta doraźność sprawia, że i brak trwałych relacji, o których tutaj też jest dużo mowy, sprawia, że to okradanie, które jest całkiem sensowną strategią, jeżeli się tylko jednorazowo spotykamy i drugi raz już partner nie zdoła nam się zrewanżować, bo już zbankrutował, już został przeżarty, zjedzony i przetrawiony, to wtedy zaczyna dominować. Dlatego jeżeli mówimy o tych wnioskach czy inspiracjach tej książki, to warto się zastanowić właśnie nad tym, jaki ład gospodarczy zbudujemy. Czy to jest możliwe? Moim zdaniem tak. Po wojnie ten ład gospodarczy w porozumieniu Bretton Woods zbudowano ład gospodarczy globalny. Także tutaj politycy też mogą mieć wpływ i to w tym... Po wojnie, panie premierze. Tak, po wojnie. No to po wojnie zrobicie. A właśnie to jest pytanie, bo tutaj też niektórzy się uśmiechali na tą wypowiedź ministra Rostowskiego, natomiast z punktu widzenia pewnych doświadczeń historii, to nie było całkiem takie bez podstaw. Natomiast pytanie jest, po co w takim razie wojna? No, po to, żeby wrócić do zdroworozsądkowego myślenia? I chyba nie ma powodu czekać na wojnę, nie ma powodu, żebyśmy tą wojnę przeżyli, czy jakąś traumę totalnej zapaści. Myślę, że tego typu książki dają nam podstawę do tego, żebyśmy trochę się otrząsnęli z tej doraźności, takiego swego rodzaju terroru natychmiastowego zysku. No bo jeżeli mówimy o chciwości czy zysku, to w kontekście chociażby tego dylematu więźnia, jeżeli strony ze sobą współpracują, to osiągają więcej niż wtedy, kiedy jeden drugiego próbuje natychmiast okraść, bo wtedy w sumie suma wygranych jest mniejsza. I to można różne przykłady takie praktyczne podawać, że jeżeli
potrafimy ze sobą współpracować, wykorzystujemy właściwe sobie talenty, to wygrywamy. I teraz jeszcze tylko kilka słów o tym ładzie społeczno-gospodarczym. Czyli w historii się takie idealistyczne przypadki zdarzały. Fakt, że po dramatach wojennych, ale myślę, że nie musimy czekać na wojnę, żeby zrobić trochę bardziej porządne rozwiązania. Kiedy się zaczynała u nas transformacja, to my mieliśmy też różne możliwe ścieżki. I w tamtym czasie wcale nie musieliśmy iść drogą szkoły chicagowskiej, bo były też doświadczenia europejskie związane z ordoliberalizmem. I pan profesor tutaj też w tej książce podkreśla, także w swoich wypowiedziach, że w tym podejściu neoliberalnym chodzi o efektywność, nakręcanie wydajności, zysku i tak dalej, a przy takim podejściu do kapitalizmu z punktu widzenia służenia człowiekowi chodzi o wolność właśnie, o to, żeby te mechanizmy służyły człowiekowi. I jeżeli z tego punktu widzenia do tej sprawy podchodzimy, to można powiedzieć tak, że w XX wieku była taka ostra bijatyka między tymi, którzy uważali, że równość ponad wszystko i tymi, którzy uważali, że wolność ponad wszystko. Dzisiaj można powiedzieć, że jest czas, kiedy warto postawić taką tezę, że potrzebny jest równy dostęp do wolności. Bo w społeczeństwach, które mają większe wyrównanie, mniej jest napięć, mniej jest awantur, tak jak skandynawskie, tam jest też i większy porządek społeczny i większe poczucie zadowolenia ludzi. Nawet kiedyś czytałem w mediach taką ciekawą historię, kiedy opisywano eksperymenty na małpach, więc w społecznościach, w których było większe wyrównanie, nie było takiej skłonności do patologii. Tam, gdzie była jakaś bardzo terrorystyczna czy dominująca sytuacja ze strony niektórych jednostek, tam na przykład bardzo często korzystały z narkotyków i to był taki wymowny tytuł o narkotykach w takich społecznościach, gdzie są bardzo duże nierówności. A więc na pewno trzeba ze strony świata polityki, praktyków rynkowych, gospodarczych oraz świata nauki, warto po prostu porozmawiać, czy jest czas dobry, żeby zrobić trochę porządku i określić takie zdrowe reguły gry. Bo zgadzam się tutaj z panem Piotrem Kruszyńskim, że... Kruczyńskim. Tak jak Waldemar Kuczyński. Kuczyńskim. Super, super. Że można odnieść wrażenie takie, jak pan mówi, że politycy nie mają już nic do powiedzenia. Niedawno, chyba dwa dni temu, burzę w BBC wywołał wywiad jednego z maklerów, który powiedział, że i tak wszystkim Goldman Sachs rządzi. O ile to nie była podpucha, bo to też jest nie wiadomo. Może nie była to podpucha, bo jak czytałem książkę Galbraitha o wielkim kryzysie, to tytuł czwartego rozdziału jest bardzo wymowny: In Goldman Sachs we trust. Także czasy się zmieniają, a tak powiem, mechanizmy są takie same. I teraz jeżeli chodzi o polskie doświadczenia, myślę, że mamy bardzo ciekawe doświadczenie, bo na przykład w systemie bankowym mamy banki, które są spółkami prawa polskiego, notowanymi na polskiej giełdzie. I Citigroup operuje tu przez City Handlowy, ING przez ING Bank Śląski. I co ciekawe, nie wiem, czy państwo wiedzą, że rating tych banków w Polsce jest wyższy niż matek. To znaczy, to są banki, które mają lepszą, zdrowszą pozycję rynkową, lepsze kapitały i adekwatność do wymogów. To myślę, że byłaby też ciekawa wskazówka, że na przykład globalizacja wcale nie musi się robić przez firmy zbyt duże, żeby upaść, tylko przez firmy, które w każdym kraju mają swoje spółki, córki i muszą przestrzegać reguł gry. Kolejnym takim doświadczeniem, które teraz widać w Europie, jest początek dyskusji o tym podatku od transakcji, czyli żeby wprowadzić to, co pan profesor tutaj też sugeruje w książce, żeby wprowadzić większą kleistość przy transakcjach. Bo my mamy takie paradoksy, że kapitały, ogromne miliardy można przerzucać sekundy na sekundę w dowolne miejsce na świecie. Natomiast żeby wybudować dom czy elektrownię, to mamy prawo budowlane, mamy różne inne przepisy podatkowe i tak dalej. I tu opory tarcia, opory koszty transakcyjne są niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztów transakcyjnych na rynkach finansowych. Prowadzi to do takiego paranoicznego przypadku, to ja w Ministerstwie Gospodarki to trenuję, że dzisiaj inwestor w sferze produkcyjnej tak naprawdę on nie chce płacić żadnych podatków,
on chce mieć podatek negatywny, to znaczy chce mieć subwencję za to, że on pobuduje fabrykę. To doszło do tego, że tutaj już nie ma mowy o żadnym zdrowym zysku i chciwości, tylko o subwencjonowaniu ze strony państwa miejsc pracy. I w tym sensie Unia Europejska, zaczynając tą dyskusję o podatku, który kiedyś tam był dyskutowany jako podatek Tobina, może, czy powinna dyskutować to w skali globalnej, bo w skali europejskiej to się nie da zrobić, bo Brytyjczycy na pewno na to nie pójdą, bo by musieli zamknąć rynek w Londynie, ponieważ przeniósłby się do Azji i do Stanów. I w tym kontekście, jeżeli można jeszcze poszukać takich ciekawych odniesień, otóż jak się zaczynała transformacja, to było to stare powiedzenie, że albo można mieć ciastko, albo zjeść ciastko. I ja się zgadzam, że dzisiaj mamy już nową sytuację i rola informacji sprawia, że rzeczywiście są takie firmy, które nic nie mają, a są w stanie wszystko dostarczyć. Z komponentów czy z elementów produkowanych na całym świecie dostarczyć dowolny produkt dla końcowego klienta. To można podawać na mikroskali, tam na przykład jeżeli ktoś chce kupić dzisiaj jakiś typ komputera, to może go dostać od dowolnego dostawcy ze świata. Jeżeli patrzymy na taką fabrykę autobusów Solaris, to oni nie produkują silników, skrzyń biegów, układów hamulcowych. Kupują to od różnych dostawców i dostarczają na dowolny rynek taki produkt, jaki tylko odbiorca chce. I w tym kontekście, jak porównujemy to do na przykład open source'u, to tam można powiedzieć, że tam panuje inna filozofia. To znaczy przy wymianie wiedzy można mieć ciastko, zjeść ciastko i jeszcze upiec trzecie. Bo mamy tą synergię informacji. Także w moim przekonaniu ta książka jest bardzo wartościowa, bo dla Polaków daje takiego kopa do myślenia systemowego, a ponieważ pan profesor ma tą właśnie wielką zaletę, że przyjeżdża ze Szwajcarii, więc tu się takie głosy się bardziej trochę słyszy niż miejscowych Indian. I dzięki temu może będzie też pobudzenie do takiej dyskusji i refleksji. Wcale my nie jesteśmy jako Polska kraj i środowiska biznesowe, naukowe, wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż Amerykanie czy Europejczycy, bo dostaliśmy w kość na tych różnych transformacjach. Paradoksalnie my mamy nawet większe i lepsze doświadczenie, jeżeli chodzi o radzenie sobie w kryzysowych sytuacjach, niż ci, którzy mieli to poukładane tak równiutko przez całe lata. Także w moim przekonaniu jest to duża szansa na to, żeby poruszyć świat także tymi ideami, które idą z Polski. Dziękuję.